Witajcie moi drodzy, witam was w kolejnym goleniu, można by powiedzieć pod kryptonimem pustynne golenie dzisiaj z cyklu. Powiem wam szczerze, że patrząc w pogodzie, wszędzie dookoła w Polsce pada przelotny deszcz, jakiś deszcz mocniejszy, a w Poznaniu, jak to w Poznaniu, wieczna susza. Nie wiem, po prostu robi się taki pustynny klimat, że postanowiłem dzisiaj nakręcić wam wideo w pustynnym klimacie, taki jaki mamy w Poznaniu, ponieważ już nie pada któryś tydzień z rzędu, jest taka susza, że nie idzie wytrzymać. Powiem wam szczerze, gdzie maj zawsze był, można powiedzieć, najpiękniejszym miesiącem w roku, w którym wszystko kwitnie, można było obcować tak naprawdę z naturą, a tutaj jest taka susza i takie aż dziwne, to niepojęte. Więc dzisiaj, jak widzicie, klimatycznie pacharito z plażowym, pustynnym klimatem. Także piję wasze zdrowie i przechodzę do dzisiejszego golenia. Także słuchajcie, dzisiejszym bohaterem, jak widzieliście na zdjęciu poglądowym, jest nomad. Jak wiadomo, nomadzi to są ludzie pustyni ze stajni Razorok, już pokazuję. Bardzo ciekawa propozycja z firmy Razorok. Jak widzicie, Mysterious Blend of Creamy Woods and Warm Spices, czyli tajemniczy zapach drzewa i ciepłych przypraw. Tak opisuje najkrócej to producent. Zobaczcie, taki jest skład tego produktu. Mam nadzieję, że będzie wszystko. O, że będzie wszystko dobrze widać. Powiem wam szczerze tak, jeden z najbardziej złożonych zapachów od Razoroka, jakie miałem, taka jest moja opinia. W intensywności oceniłbym go na taki, w porównaniu na przykład do Staliona, czy do Tuscan Oud, czy na przykład do Irisha, to były bardzo intensywne. Tutaj jest bardzo taki wyważony zapach, taki można powiedzieć, że zabieramy go ze sobą na upały i chociaż jest tutaj ciepłe przyprawy i drzewne zapachy, naprawdę nada się on ze sobą na wakacyjną podróż. Bardzo fajnie się pasuje, spasuje się do zabrania go na wakacje. Cóż, powiem wam szczerze, że bardzo ciekawy zapach. Najważniejsze, że zobaczcie, tak wygląda. Jest to taki, kurczę, ja wiecie, że ja lubię zapachy drzewne ciężkie, a to jest takie, można powiedzieć, taki wstęp. Że kurczę, jeśli ktoś chce spróbować sobie takich zapachów właśnie cięższych, a nie lubi takich mega ciężkich, to tutaj jest taki właśnie wyważony, fajny wstęp do ciężkich zapachów stanowi to mydełko. I tak, dzisiejszym bohaterem, jak wiadomo, jest Nomad. Dodatkowo użyję Zagrada Familia 24 z włosiem Tuxedo syntetycznym. Oczywiście Game Changer 68P z żyletkami Tiger. Po goleniu użyję do kompletu Nomada z firmy Razorok. Jak widzicie, setunia z żabki jest. Wszystko będę wyrabiał w misce od pani Ani, czyli takiej, można powiedzieć, też pustynnej miseczce, bo bardzo taka wężowa skóra. Jak wiadomo, węże żyją na pustyni bardzo intensywnie. Cóż, mi się to kojarzy z pustynią, ale posłuchajcie, co producent ma nam do przekazania. Jak on wpadł na pomysł tego produktu, to ja jestem pełen podziwu. Jestem z tych jednych rzadkich ptaków, osobników, które naprawdę lubią chodzić z żoną do centrum handlowego na zakupy. Zapytasz mnie dlaczego? Ponieważ mogę odkrywać najnowsze zapachowe trendy na półkach sklepowych, a wiele z nich stanowi dla mnie inspirację dla zapachów Razoroka. Ciekawe podejście, bo na jednak wiele z tych zapachów mnie nie stać, by sobie zakupić, a na pewno nie należę do tych ludzi,
którzy mają limit na karcie kredytowej lub konto bankowe, które jest pozbawione debetu. I to prowadzi nas do nomada. No fakt, nomadzi żyją bardzo skromnie. Co to jest? Pewnego dnia spacerując po dobrze klimatyzowanym centrum handlowym w Tampa na Florydzie, natknąłem się na sklep Art of Shaving. Wchodząc, rozejrzałem się i widzę Son. Świeża dostawa zapachów perfum od Penhaligon's. Jak wiadomo, Penhaligon's jest to brytyjska marka perfum i też rzeczy do golenia dla facetów. Były także testery. I stąd mój uśmiech. Psik wąchanie i cóż, zwycięzców było wiele, ale jeden z zapachów wyróżniał się na ich tle wyjątkowo z tłumu. Nazywał się Zizonia. Powiem wam szczerze, temat nic mi, nazwa nic mi nie mówi. Zizonia. Byłem tak zaskoczony, że poprosiłem o kilka próbek i pognałem do swojego kolegi po fachu w Razoroku. I zgadnijcie co? Nie byłem jednym, który zakochał się w tym zapachu. Kilka lat później, z pomocą eksperta od perfum z Francji, stworzyliśmy wersję Zizonia by Razorok. Nie było to szybkie, tanie ani łatwe, ale mam nadzieję, że spodoba wam się tak samo jak i mi i nie sprawi wam zawodu z zakupu naszego Razorok Nomad. Myślę, że nie. Myślę, że nie kompletnie. Jak przyjechał do mnie ten zestaw, to powiem wam szczerze, że kurczę, powąchałem go pierwszy raz, mówię, tak mało intensywny, kurczę, tutaj Stallion, tutaj ta Scan Out był, kurczę, intensywny, Irish tak samo, urywało głowę, a tutaj jest taki stonowany i rzeczywiście on taki jest, on po wyrobieniu zaczyna być otulającym. Jakie zapachy tam panują? Po prostu ilość jest oszałamiająca, powiem wam szczerze. Na pierwsze nuty są kwiat pomarańczy, bergamotka, kolendra, lawenda, gałka muszkatołowa, kardamon. Potem idzie imbir, geranium, czyli pelargonia, czarny pieprz, kminek, patchouli, bursztyn, ceder i wetiveria oraz drzewo sandałowe. Czyli rozumiecie, bardzo skomplikowany zapach o bardzo ciekawej nucie. On jest taki właśnie... Można powiedzieć, że wstrzelił się bardzo fajnie, bo taki z jednej strony jest drzewny, z jednej strony jest suchy zapach, taki bardzo, bardzo ciekawy, naprawdę, naprawdę ja się nie spotkałem, nie mam drugiego takiego w swojej kolekcji. Jak najbardziej jestem przeszczęśliwym facetem, że jestem w jego posiadaniu, co również wam polecam. Linki do tych produktów, których tutaj dzisiaj używam, będziecie mieli pod filmem, także możecie spokojnie sobie zobaczyć, jak to wygląda, poczytać sobie na przykład na stronie Italian Barber, jak wygląda dany produkt, co oferuje, jaka jest jego cena. Wiem, że jeśli się dobrze postarać, to u nas w internecie w Polsce jeszcze chyba jest do dostania, ale nie gwarantuję tego. Dobrze, zwilżam twarz, koniec ględzenia. Jak widzicie, zarost dwudniowy jest do ścięcia. I cóż, jedziemy z tematem. Zwilżona, możemy zacząć przejść do wyrabiania piany. Ogarnę sobie tylko tutaj na tym. Pędzel zwilżony. Bym zapomniał, już schodzimy na dół. Także zobaczcie, przegniotłem sobie, można powiedzieć, dwa drapnięcia, czyli niewiele tego. Dałem kilka kropel, by wszystko, powiedzmy, się rozpuściło i możemy przejść do wyrabiania. W składzie, z tego co czytałem, jest również użyta ta Razorok Super Formula, o której wam ostatnio czytałem w filmie z American Barberem.
Więc jest tam i masło shea, i olej arganowy, różne bardzo dobre składniki, które służą naszej skórze. Zobaczcie, piana się tworzy natychmiastowo i zapach, który momentalnie się uwidacznia, kojarzy nam się rzeczywiście z pustynią. Nie dziwię się, że oni to tak nazwali. Z jednej strony inaczej, nigdy nie byłem na pustyni, nie zrozumcie mnie źle, ale jest taki pustynny klimat, taki gorący, taki po prostu uwidacznia się tutaj zapach drzewa sandałowego, tego imbiru. Myślę, że ten imbir bardzo dużo daje tego klimatu korzennego właśnie. Zobaczcie, piana wytworzyła się, można powiedzieć, od razu, bez żadnego problemu. Damy jeszcze kilka z łyżeczkę wody. Dociśniemy lekko pędzel. Miska od pani Ani, jak widzicie, sprawuje się u mnie fenomenalnie do wszelkiego rodzaju kremu, mydeł, kremów. Ja sobie go używam, tej miski. Jej. Zobaczcie, jaka piana po chwili. Naprawdę te mydełka dla mnie, jeśli chodzi o łatwość wyrabiania piany, to jest po prostu jakaś niesamowita poezja. Dlatego też damy jeszcze dwie kropelki, żeby wyrobić sobie na spokojnie całość. Zapach, powiem wam szczerze, że kurczę, żeby go tak określić w jednym zdaniu, jak to pachnie. Tutaj nie ma świeżości prania ani tak jak było na przykład w Latoi, że siedzieliśmy nad morzem na skraju lasu świerkowego. Tutaj naprawdę ciężko. Ciężko to określić. Nie są to żadne zapachy świeże. One są wręcz otulające, ale z drugiej strony są bardzo takie suche, bym powiedział. Zobaczcie. Można chcieć więcej. Tym bardziej tym pędzelkiem, Sagradą Familią, ukręcenie piany to jest tak naprawdę tak proste i tak fajne, że nie może się zrównać z niczym innym. Ja biorąc ten pędzelek do wyrabiania, naprawdę nie trzeba wielkiej filozofii. Zobaczcie, po chwili mamy. Dodatkowo miska, którą pani Ania dla mnie wykonała, jest wysoka. Już. Tutaj nie ma co więcej kręcić, bo będziemy mieli po prostu eksplozję. Dobrze, może postawię ją tutaj. Zwilżę twarz. Taką właśnie chciałem, by była pod kątem 90 stopni ścianki były, żeby ta piana jednak nie wychodziła. I już. Idziemy do góry. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Bierzemy pianę. Zobaczcie, co. No, poezja. Poezja. Ja nie umiem wyrazić swojego zachwytu. Choć wiem, że jest bardzo dużo krytyków tego produktu. Tych produktów, tych mydeł z Razoroka. Nie wiem, dlaczego je tak ludzie krytykują. Dla mnie
Fenomen. Fenomen, jeśli chodzi o tradycyjne golenie, jeśli chodzi o cenę przede wszystkim, bo kupić sobie mydełko za 100 to nie sztuka. A kupić dobre mydełko za, powiedzmy, cenę tam 30 paru złotych, bo tyle ono mi kosztowało wtedy, jak ja je kupowałem, one były po 30 chyba 8 czy po 40 złotych, no to śmieszna cena za jakość, jaką dostajemy. A przede wszystkim za zapach, jaki tutaj panuje, złożoność tego zapachu, bo wiadomo, są produkty tańsze, które również zapewniają nam bardzo podobne wrażenia z golenia, ale w mojej ocenie i będę to powtarzał do znudzenia, Wicam, Saponificio Varezzino, Razorock to jest to, czego ja szukałem w goleniu i to, co uwielbiam. Dobrze. Przejdźmy do pierwszego przejścia. Zapachy po prostu nie do opisania. Dzisiaj drugie podejście z tą żywetką. Drugie jej użycie. Na razie idzie naprawdę. Na razie ok, czyli tamta była z trzeciej zmiany w takim bądź razie. Maszyna sama sunie po twarzy, także tutaj problemów żadnych nie ma. Tego mówię, jeśli ktoś ma zarost nie jak drwal, zarost tak jak ja, skórę atopową, która jest podatna na podrażnienia, która po pierwszym przeciągnięciu maszynką powoduje wam krwawienia. To jest rozwiązanie dla waszych bolączek. Łagodna i skuteczna przede wszystkim. Zobaczcie, ja jestem po pierwszym przejściu i tak naprawdę nie mam nie ma dwudniowego zarostu. No szok. Szok po prostu w trampkach. Powiem szczerze, że zawdzięczam tą maszynę pewnej osobie, która mnie regularnie ogląda, która mi pomogła ją załatwić. I tak naprawdę ta maszyna wywróciła mój goleniowy świat do góry nogami. Powiem wam szczerze, odkąd ją mam, nie mam ochoty brać nic innego. Wygoda, łagodność przede wszystkim, nie powodująca podrażnień. Za co szczerze dziękuję. Chociaż wiem, że on powie: dobra, nic wielkiego, gościu. Nie przeżywa jak mrówka okupację. Powiem wam szczerze, że jestem teraz myślami na pustyni. Chyba na wielbłądzie jadę. Taki odczuwam zapach po prostu, no nie do opisania.
Pamiętajcie tą strefę na jabłku Adama. Starajcie się zawsze godzić na przełyku. Albo na rozciągnięciu tej strefy. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem naciągania skóry. Dodatkowo mydełko zostawia taki bardzo dobry poślizg na twarzy, ochronę. Dla mnie, ja nie mam pytań. Naprawdę, jeśli chodzi o zapach, o historię, powiedzmy troszeczkę taką, można, wydawałoby się śmieszną, ale naprawdę, kurczę, no, niesamowity produkt, który wam szczerze polecam. Zobaczcie, nie mam żadnych podrażnień, żadnej czerwonej skóry, żadnych krwawiących włosków. Piany zostało akurat jeszcze trochę na tak zwane nałożenie i na twarzy. Zobaczcie, wy. Nałożę ją oczywiście na twarz. Zawsze tak robię, jeśli mnie zapytacie czemu. Jest to takie troszeczkę przygotowanie skóry do nałożenia aftershave'a, czyli wody po goleniu. A dwa, żeby produkt w pełni wykorzystać, bo zawiera on bardzo dobre składniki w tym składzie, więc czemu go spuszczać, jak to się mówi, z wodą od razu, skoro można jeszcze w ten sposób go użyć, a ma on naprawdę fajne właściwości dla naszej skóry. Bynajmniej skoro mi, jako posiadaczowi skóry atopowej, która reaguje i która zareaguje na, jak będzie coś nie tak, to od razu mi powie szczypaniem lub jakimiś reakcjami alergicznymi, bo to jest norma. Także tygielek już wycieram. I taka to jest oto mała Sagrada Familia. Taki mały pędzelek, a taki kozak. Dobrze, zmyję to, co zostało na twarzy. Zawsze zmywam zimną wodą, by zamknąć pory w skórze. Jak zwykle w nosie musi coś zostać.
uszach pewnie też, no to jest norma, także się nie przejmujcie nigdy tym. Cóż, skórę mam gładką, ogoloną. Czego chcieć więcej? Dobrze, przejdźmy do aftershave'a. Aftershave, jak sama nazwa, zobaczcie. Również Mysterious Blend of Creamy Woods and Warm Spices. Aftershaving Splash. Taki jest jego skład. Zobaczcie, jak każdy razorok posiada koreczek, przez który możemy sobie dozować tego aftershave'a. I z butelki, tak jak niektóre razoroki różnią się od siebie, tutaj mamy idealnie zgrane mydło i zgranego aftershave'a. Tu jest tak samo jak w tyglu, tak samo jest w wodzie po goleniu. Brak słów. Takie produkty uwielbiam, które są po prostu z takim fajnym pazurem drzewnym. To jest to naprawdę. Damy jeszcze troszkę, bo dobrego nigdy za wiele. I myślę, możemy wsiadać na wielbłąda i razem z nomadami ruszać na pustynię. Zdecydowanie. Naprawdę. Ja wiem, troszeczkę czasami przesadzam, choć sobie żartuję, ale jeśli kochacie cięższe zapachy, to jest taki fajny wstęp, który wam serdecznie polecam. Naprawdę produkt. Nie spodziewałem się tego po nim. Dobrze. Także czas na jerbkę. Życząc wam oczywiście udanego weekendu, udanej reszty dnia. Bądźcie w zdrowiu. Może wybierzecie się tak samo w podróż na wielbłądzie, tak samo jak i ja dzisiaj. Także życzę wam wszystkiego dobrego. I widzimy się w następnym goleniu. Cześć!